Chciałbym zacząć od takiego pytanka, albo może stwierdzenia. Bycie liderem, czyli co? Kiedy słyszymy o byciu liderem, byciu przywódcą, to jakie obrazy nam się w głowie pojawiają? Przywódca, lider, to kto? I proszę, mówcie, to jest otwarte pytanie. Ktoś, kto prowadzi, ok? Co jeszcze? Pastor. Pastor, ok? Odkrywa potencjał. Ktoś, kto odkrywa potencjał. Bardzo fajnie. Co jeszcze? Co jeszcze? Autorytet. Autorytet. Mhm. Buduje w górę. Winduje. Winduje. Mhm. Dyrektor. Wspiera, pomaga. Pokazuje cel. Wizjoner, tak? Mhm. Ktoś, kto prowadzi. Przodownik. Przodownik pracy. Wow, yeah! Witamy przodowników pracy. Słuchajcie, no zobaczcie, rzuciłem tylko temat i jak wiele obrazów nam się kojarzy od razu z tym tematem przywódca, lider. I jest też wiele, wiele takich mitów dotyczących przywództwa. Dlatego, że we współczesnych czasach często przywództwo jest utożsamiane z tak zwanym przywództwem pozycjonalnym, czyli ktoś, kto ma pozycję, ktoś, kto ma stanowisko. Tylko on może być przywódcą, tylko on może być liderem. Jest to swego rodzaju prawda, ale nie do końca. Bo czy to oznacza, że ktoś, kto nie ma określonego stanowiska, nie może być gdzieś indziej liderem, nie może mieć wpływu na innych? To chodzi o kwestię tego, co nazywamy, kogo nazywamy przywódcą. Przywódca to jest ktoś, kto ma wpływ. Jeśli masz wpływ na kogoś, to jesteś przywódcą, to jesteś liderem dla tej osoby. Inny problem, który mamy często, to że skupiamy się tak bardzo na osobie lidera. Mówimy, no ten to ma charyzmę, ten to jest lider, ten to ma to wszystko, co jest potrzebne, aby być liderem. Ale czy sama osobowość to jest wszystko? Czy osoba lidera jest wszystkim? Niekoniecznie. Ludzie skupiają się na rozwoju określonych kompetencji. I cóż z tego? Mogą się rozwinąć w jakiejś sferze, w jakiejś dziedzinie, w jakimś wąskim wymiarze, ale czy to czyni ich lepszymi przywódcami, lepszymi liderami? Jeszcze inni myślą o przywództwie tylko w takich kategoriach czysto menadżerskich. A więc zarządzamy pewnymi rzeczami. I wiecie, wszystkie te definicje są ważne, istotne. Mają swoje znaczenie i zastosowanie. Ale to, na czym chcemy się dzisiaj tutaj skupić, to jest na temacie duchowego przywództwa. Na temacie tego, jak ty i ja możemy przełamywać się na tyle, by stawać się ludźmi wpływu w tych miejscach, w których Bóg nas stawia. Bo lider to jest przede wszystkim ktoś, kto pociąga innych. Ktoś, kto ma wpływ na innych. Jeśli myślisz, że jesteś przywódcą, a nikt ciebie nie naśladuje, nikt za tobą nie idzie, to jak ktoś to powiedział, to jest tak, jakbyś był na spacerku. To nie jest przywództwo. Przywództwo jest związane właśnie z wpływem. I właśnie dlatego tak ważnym jest też to, by skupić się na tym duchowym przywództwie. I chciałbym wam pokazać pewien obraz. Prawdziwa historia. Jakiś czas temu czytałem taką książkę. Słyszałem taką historię. Można to obejrzeć też na YouTubie. Nie mamy tutaj wystarczająco czasu, aby też oglądać te filmiki, ale jak sobie zapiszecie ten tytuł The Boys in the Boat i później obejrzycie sobie jakieś rzeczy na YouTubie, to zobaczycie na żywo, jak to wyglądało. Ja pozwolę sobie krótko opowiedzieć pewną historię. 9 chłopaków, prostych chłopaków z klasy robotniczej trafiło na jeden z takich mniejszych uniwersytetów. Ale połączyła ich wspólna pasja. Była to pasja do wioślarstwa.
I często nie mieli, to nie były takie czasy, że tam w sport się inwestowało nie wiem jakie pieniądze. Chociaż oni się zakwalifikowali, to często nawet nie mieli co jeść, bo pochodzili z takich biedniejszych rodzin, ale wszystko co mieli wkładali właśnie w ten sport. I krok po kroku stawali się tak dobrzy, że stali się mistrzami stanowymi. Wygrali mistrzostwa w ich stanie. Nikt nie wierzył, że to jest w ogóle możliwe. Później mieli się zmierzyć w mistrzostwach krajowych z najlepszymi zespołami z całych Stanów Zjednoczonych. I co się okazało? Że znowu oni wygrali. To było niesamowite. Wtedy osiągnęli mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Jako mistrzowie Stanów Zjednoczonych zostali wysłani i mieli stawić czoła praktycznie największemu wyzwaniu w ich życiu, prawdopodobnie na ten moment. Coś, co przeszło do historii. To jest ta olimpiada w Berlinie, organizowana przez Hitlera na pokaz. I wyobraźcie sobie tę sytuację. 70 tysięcy ludzi skandujących Deutschland, 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 Deutschland. Nikt nie wierzył, że ci chłopacy mają jakiekolwiek szanse. I co się okazało? Na ostatnich metrach tak przyspieszyli, tak dali czadu, że wygrali. Osiągnęli zwycięstwo. Nikt nie wierzył, że to jest możliwe. Dziewięciu zwykłych chłopaków. Jeden lider, ten, który tutaj siedzi. Ktoś, kto siedzi w łodzi z przodu, on nie był tym, który macha wiosłami, ale jest tym, który zachęca, tym, który nadaje tempo, tym, który mówi, dawajcie chłopaki, teraz, teraz, teraz. I wyobraźcie sobie ten moment, kiedy wchodzą. A wiecie, jeszcze jedną rzecz taką, to zupełnie ostatnio odkryłem w tej historii, że w dniu tej walki na olimpiadzie jeden z tych chłopaków, jeden z głównych wioślarzy rozchorował się, był chory. Nie dał rady. Główny trener drużyny Amerykanów powiedział, musicie go wymienić na innego, on nie da rady. Chłopaki powiedzieli, nie zgadzamy się. Nie wystartujemy bez niego. Albo jedziemy z nim, albo w ogóle. Wyobraźcie sobie to poczucie. Wiecie, co to oznacza? To oznaczało, że oni musieli więcej i ciężej pracować. Ale kiedy już dopłynęli do mety, kiedy osiągnęli ten cel, wyobraźcie sobie, jak wielkim echem obiło się to zwycięstwo. Kiedy tak czytałem sobie tę historię, to pomyślałem sobie o innej łodzi i o innych zwykłych chłopakach, których mistrz zaprosił na wyprawę ich życia. Ten mistrz nazywał się Jezus i miał 12 zwykłych ludzi, którzy stali się jego uczniami. Dlatego, kiedy ja sobie myślę o przywództwie, o odważnym przywództwie właśnie z takiej perspektywy duchowej, to dla mnie tym wyrazem tego nie są jakieś, wiecie, wielkie takie gwiazdy. Nie, nie jest to, co tam jest zawsze tak naświetlane. Ktoś, kto jest super gwiazdą. Ale właśnie to. Zwykli ludzie w rękach niezwykłego Boga. Zwykli ludzie w rękach niezwykłego Boga mogą osiągać rzeczy, które się wydają zupełnie niemożliwe dla innych. Dlatego, że mają Boga, któremu mogą zaufać. Mają Boga, który widzi i wierzy w ich potencjał, który uwalnia ten potencjał, który daje życie. Dlatego tak rozumiane przywództwo jest zawsze powiązane z budowaniem tej bliskiej, intymnej więzi z Bogiem. Zwykli ludzie w rękach niezwykłego Boga. Ty i ja.
Tam, gdzie jesteśmy, jako zwykli ludzie, możemy dokonywać naprawdę niezwykłych rzeczy, dlatego że należymy do niezwykłego Boga. I wiecie, Dawid był właśnie takim zwykłym chłopcem, zwykłym pasterzem. Był najmłodszym ze swoich braci, ale to właśnie jego wybrał Bóg. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg nie patrzy tak, jak patrzy człowiek. My żyjemy w takich czasach, że jesteśmy bombardowani tym, co zewnętrzne. Zgadzacie się z tym? Ostatnio czytałem takie badania dotyczące, ile różnych informacji stara się zdobyć naszą uwagę. Wiecie ile? Codziennie, w jednego dnia. Kilkanaście tysięcy różnych informacji stara się o twoją uwagę. Zrób to, zrób tamto. Wyglądaj tak. Będziesz super. Naprawdę. Będziesz mega. Ale Bóg patrzy znacznie głębiej niż tylko to, co jest zewnętrzne. Dlatego tak wielu mamy przywódców, którzy wydają się być potężnymi gwiazdami przez jakiś czas, ale upadają i wszyscy o nich zapominają. I to jest bardzo przykry obraz przywództwa, bo to oznacza, że to było tylko zewnętrzne. Natomiast Bóg patrzy na serce. I Bóg, patrząc na tego młodego chłopca, Dawida, zobaczył w nim taki potencjał, powiedział, to jest ten. To było niesamowite, kiedy Samuel przyszedł do domu ojca Dawida i jego ojciec zaczął pokazywać mu wszystkich synów po kolei. I Samuel mówi, to nie ten, 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 to nie ten. No to kto mi jeszcze został? A, jeszcze Dawid, on tam z owcami. Zawołajcie Dawida. I Samuel mówi, to jest ten, którego Bóg sobie upatrzył. To jest mąż według mojego serca. Młody chłopak. Niesamowite. I kiedy tak patrzymy sobie na świat, w którym żyjemy, na to, co zewnętrzne, na ten nacisk, warto wrócić do tej perspektywy. Kiedy mówimy o odważnym przywództwie, o prawdziwym przywództwie, spojrzeć na to, że Bóg patrzy zawsze na serce. I to jest dla Boga ważniejsze niż to, co jest na zewnątrz. Bo ostatecznie z owoców serca będziemy żyć. To, co jest w naszym wnętrzu, decyduje o tym, kim się stajemy i co osiągamy. Także to jest niesamowicie ważne. I chciałbym, abyśmy przez chwilę przyjrzeli się tej historii, która jest tak niezwykła. Znamy ją z opowieści. Wielokrotnie pewnie słyszeliśmy ją w różnych wersjach, w różnych ekspresjach. Bardzo fajna była ta ekspresja dzisiejsza, podobała mi się. Ale tak naprawdę zastanówmy się przez chwilę. Goliat. Co jest w nim tak strasznego? Wiecie, Goliat miał w sobie te wszystkie cechy, które mogły właśnie na zewnątrz wzbudzać szacunek, strach, poczucie mniejszości, poczucie niższości. Patrzymy na tego gościa, on jaśnieje, stoi z tą zbroją, wychodzi codziennie i mówi, hej, no poślijcie mi tu kogoś, nudzę się. Wyślijcie mi jakiegoś wojownika. No nie macie nikogo w tym Izraelu, kto by chciał walczyć? Aż przychodzi ten dzień, kiedy pojawia się młody chłopiec. Młody chłopiec, który patrzy na tę sytuację zupełnie inaczej. A kiedy Goliat staje, kiedy Dawid staje przed tym Goliatem,
Nie wiem, czy pamiętacie, co Goliat wtedy wypowiada. On mówi takie słowa: czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? Czy jestem psem? W ogóle, co to za sytuacja? Goliat obraźliwie i z poniżeniem traktuje Dawida. I zatrzymajmy się tutaj na moment, aby tą historię przenieść na nasze życie, na nasze doświadczenie. Bo lubimy patrzeć na tą historię Dawida, lubimy sobie wracać do niej i myśleć, no fajna historia, tylko jak to się ma do mojego życia? Bo warto zadać sobie pytanie, jakie ty dajesz sobie szanse w walce z twoim olbrzymem, w walce z twoim Goliatem, który powraca. Twój olbrzym pewnie nie ma zbroi i miecza, ale wiesz dokładnie, kiedy przychodzi. Wiesz dokładnie, kiedy pojawia się ten jego głos i mówi: nie dasz rady. Ty chcesz być liderem? Ty chcesz być przywódcą? Kim ty w ogóle jesteś? Spójrz na siebie. Spójrz na swoje życie. Spójrz na swoją przeszłość. Spójrz na tych innych, którzy już poosiągali takie rzeczy. Ty jesteś nikim w porównaniu z nimi. Kim ty jesteś? Atakuje często używając zranień z przeszłości, wypominając grzechy, o których wolałbyś zapomnieć, wzbudzając strach przed tym, co nadchodzi, przed tym, co pomyślą sobie inni, i ostatecznie zamyka ciebie w takim więzieniu, w takiej paczuszce, gdzie z megafonów tylko słyszysz ten głos. Kiedy słyszysz ten głos, to jest to coś, co ciebie zaczyna obezwładniać. Zaczynasz się czuć taki malutki, malutka. Kiedykolwiek się pojawia, dobrze znasz głos tego Goliata. Czytamy, że on występował codziennie, co poranek, i stawał tak przez 40 dni. Słyszeliśmy to już dzisiaj. Przez 40 dni powtarzał to samo, wzbudzając właśnie strach, wzbudzając te kompleksy, wzbudzając te wszystkie demony z naszego życia, które nas oskarżają, niszczą, okradają. I twój olbrzym pewnie postępuje tak samo. Uwielbia te sytuacje, kiedy może coś tam podszepnąć, a czasami krzyknąć do ciebie. A ty w przerażeniu mówisz: oh, przerażające to jest. I chwytasz się tego. Czytamy w tej historii, że kiedy Saul i cały Izrael słyszeli słowa Filistyńczyka, to upadli na duchu i bali się bardzo. A teraz chciałbym, żebyśmy przez chwilę zastanowili się nad tym, na czym polega różnica między Dawidem a innymi wojownikami. Co odróżniało Dawida od tych innych wojowników? Jakbyście mogli rzucić parę haseł. Co w tej historii odróżniało? Wiara, tak? Co jeszcze? Ufność Bogu. Namaszczenie. Skupiał się na Bogu, nie na sobie. Coś jeszcze? Chciał bronić imię Boże. Tak jest, waleczne serce. Zobaczcie, wiecie, co tak naprawdę odróżniało Dawida w tej historii? To jest dokładnie te wszystkie rzeczy, które wymieniliście, które można by podsumować tym właśnie, że tą perspektywą. Czy Dawid nie widział tego samego olbrzyma? Widział. Był tak samo potężny i jestem przekonany, że również kiedy Dawid na niego spojrzał, to z ludzkiej perspektywy wzbudzał w nim podobne emocje jak wśród innych. Natomiast to, co go odróżniało,
od innych, to to, że on wybrał inną perspektywę. Wybrał perspektywę spojrzenia przez pryzmat Boga i Jego obietnic, tego, kim On jest. I to jest niezwykle ważne, bo to, że on, to, że widzisz olbrzyma, to nie ma w tym nic dziwnego. Każdy z nas musi stawić czoła różnego rodzaju olbrzymom. Pytanie jest takie, czy olbrzym jest wszystkim, co widzisz. Bo to, co odróżniło Dawida, to jest to, że on widział również swojego Boga. Powiedział, nie dam się naśmiewać z mojego Boga, temu olbrzymowi. Kimże jest ten Goliat, ten olbrzym, że śmie naśmiewać się z naszego Boga, z Boga Izraela. Więc to jest ważne pytanie. Czy olbrzym jest wszystkim, co widzisz? Wiecie, kiedy Dawid pojawia się na scenie w tej historii, nikt nie dyskutuje na temat Boga. Wszyscy rozmawiają o tym, jak bardzo boją się Goliata. Kiedy Dawid pojawia się na scenie, wszystko, o czym on mówi, to mówi o Bogu. Także to są te dwie różne perspektywy. Perspektywa skupiająca się na Bogu, a perspektywa skupiająca się na gigancie. Którą perspektywę wybierasz? Jeśli chcesz być odważnym przywódcą, to musisz w świadomy sposób w codziennym życiu wybierać właśnie tą perspektywę skupiającą się na Bogu. Bo olbrzymy, czy to się nam podoba, czy nie, będą ciągle wracać w różnych formach. Będą starały się wzbudzać strach, okradać cię, walczyć, atakować. Ale to ty masz wybór, czy im ulegniesz, czy w świadomy sposób zdecydujesz się z perspektywy wiary przyjąć perspektywę Boga. I to nie jest tak, że te olbrzymy znikają, ale twoja perspektywa się zupełnie zmienia i możesz powalić tych olbrzymów. Największą radością mojego życia jest to, kiedy widzę to, kiedy sam doświadczam w swoim życiu, kiedy powalam takich olbrzymów, ale też kiedy widzę innych ludzi, którzy w świadomy sposób, często po raz pierwszy w swoim życiu doświadczają uwolnienia od życia w perspektywie olbrzyma. Bo wiecie, diabeł jest mistrzem kłamstwa. Jest mistrzem kłamstwa. Fantastycznie umie kłamać. A najgorsze jest to, że kłamie w taki sposób, że łatwo w to uwierzyć. I kiedy zaczynasz wierzyć w te kłamstwa, to one zaczynają cię okradać z tej prawdziwej perspektywy. I odważne przywództwo wymaga tego, aby stawić temu czoła. A jedyny sposób, aby stawić temu czoła, jest to, aby zaufać Bogu. Aby zaufać Jego perspektywie. I to się dzieje, słuchajcie. Dawid staje, macha tutaj tą procą, macha tym kamieniem. I bum, i olbrzym pada. Kiedy po raz ostatni ty w swoim życiu zmierzyłeś się ze swoim olbrzymem? W taki sposób, z takiej perspektywy. Pomyśl o tym. I niech to stanie się dla ciebie inspiracją, by z odwagą stanąć w tym miejscu. Bo tak jak dzisiaj słyszeliśmy, strach nie jest zamiarem Boga dla ciebie. Odważna wiara jest tym zamiarem. Odważne zaufanie. I to jest niezwykła historia, kiedy patrzymy właśnie z tej perspektywy. I rzeczywistość jest taka, że
Musimy stawić czoła olbrzymom, ale nie musimy tego robić sami. Wiecie, to jest niezwykłe, że kiedy zaczynamy ufać Bogu, kiedy widzimy też ludzi, których Bóg stawia w naszym życiu i zaczynamy korzystać z tej przestrzeni, którą Bóg otwiera w naszym życiu, zaczynamy widzieć, że nie musimy walczyć z tymi olbrzymami sami. I odważne przywództwo wymaga właśnie takiej perspektywy. Zobaczenia, że nie jestem sam. Bo jeśli myślisz, że jesteś w stanie tą walkę z Goliatem wygrać sam, to już przegrałeś. To już przegrałeś. Ale jeśli zaprosisz Boga, zaprosisz innych, którzy mogą cię wesprzeć w tym, w tej walce, to możesz liczyć na to, że Bóg nigdy ciebie nie zawiedzie. Zauważcie, co się dzieje w praktyce. Możecie się zapytać, to co w praktyce tutaj odróżniło gdzieś Dawida? Czego możemy się nauczyć? Na czym polegało to zaufanie? Jak on to zrobił w tej sytuacji? Wiecie, taka lekcja, którą chciałbym, abyśmy zapamiętali, to jest to. Myśl o olbrzymach, a upadniesz. Myśl o Bogu, a upadną olbrzymy stojące na twojej drodze. Wiecie, na czym w praktyce polegało też to stanięcie? Kiedy wszyscy inni opowiadali o strachu, o Goliacie, o tym olbrzymie, kiedy się nakręcali tym strachem, on jeden, ten jeden młody chłopiec w tym całym towarzystwie, z całej armii, przychodzi i ciągle opowiada o Bogu. Są tylko dwa miejsca, kiedy ta historia jest opisana. Ona jest opisana w pierwszej księdze Samuela w 17 rozdziale, kiedy Dawid odnosi się do Goliata w tym fragmencie. Pierwsze w rozmowie z Saulem, a drugie skierowane do wojowników Izraela, kiedy w wersecie 26 mówi: bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że łży szeregi Boga żywego? Kimże on jest? Kimże jest ten Goliat, że lży z naszego Boga? A teraz spójrz na ten sam tekst i niech to będzie zadanie domowe, żeby spojrzeć na tę pierwszą księgę Samuela 17 i ile razy w tym samym tekście Dawid odnosi się do Boga żywego. Przynajmniej 9 odniesień znajdziesz w tym tekście. Werset 26, 36, 45, 46, 47. Dawid ciągle mówi o Bogu. I kończy mówiąc: gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Dawid jest świadomy, kto jest źródłem jego tożsamości. Dawid jest świadomy, kto jest źródłem jego zwycięstwa. Dawid jest świadomy tego i w oparciu o tą świadomość podejmuje też działanie. On nie tylko myśli o Bogu, ale on też działa w oparciu o to, w co wierzy. A jak to jest w twoim życiu? Jak to jest w twoim przywództwie? Czy jest więcej myśli o Bogu w twoim życiu niż o tych zmartwieniach, zmaganiach, obciążeniach, wyzwaniach? Czy zapraszasz Boga do tych dziedzin swojego życia? Czy rozmyślasz o Bożej łasce, o Bożej mocy czterokrotnie więcej niż o swoim poczuciu winy, niż o swoich brakach, niż o swoich zmaganiach? Czy twoja lista błogosławieństw jest
czterokrotnie większa, dłuższa od listy narzekań. Warto się nad tym zastanowić. Jeśli pytasz, co odróżniało Dawida, to właśnie to, że wiele przeżył z Bogiem i o tym pamiętał. I potrafił to zastosować w odpowiednim momencie swojego życia. I żeby nie idealizować Dawida, Dawid też popełnił wiele błędów życiowych. On popełnił wiele potężnych też rzeczy, które odbiegały od Bożego planu i poniósł poważne konsekwencje tego. Ale za każdym razem, kiedy szedł za Bogiem, odnosił zwycięstwo. Za każdym razem, kiedy tracił Boga z tej perspektywy, ponosił porażki. Wiele można powiedzieć o człowieku na koniec jego życia. I to są słowa, które czytamy, które zostały napisane na sam koniec życia Dawida. Kiedy mówi: od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim. W Twojej ręce jest siła i moc. W Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. I czytamy na koniec, jak już byśmy sobie zajrzeli do tego fragmentu, i odszedł syty życia. Niesamowite. Dawid jest świadomy tego, skąd pochodzi jego życie, skąd pochodzi moc i władza. Sam doświadczył też na swojej skórze konsekwencji tego, kiedy nie szedł za Bogiem, ale na koniec życia w świadomy sposób wyznaje, że wszystko to, co podziwiamy w Dawidzie, wszystkiego tego źródłem jest jego Bóg. Zwykli ludzie w rękach niezwykłego Boga. Malcolm Gladwell, taki autor wielu bestsellerów New York Timesa, powiedział kiedyś tak, że giganci nie są tak silni i potężni, jak się nam wydaje. Czasem młody pasterz ma w kieszeni procent. I chcę, abyś się zastanowił dzisiaj. Zapisała sobie to pytanie. W swojej komórce, w swoich myślach, w swoich notatkach. Co jest moją procą? Co jest Twoją procą w Twoim życiu? Czym obdarował Ciebie Bóg, aby stawiać czoła tym olbrzymom? Aby iść za tym, w co Bóg Ciebie wyposażył? Aby żyć pełnią powołania, którym Bóg Ciebie obdarował. Co jest Twoją procą? Warto się nad tym zastanawiać. I kiedy pojawiają się te olbrzymy, kiedy pojawiają się te wyzwania, kiedy pojawia się ten okrzyk z daleka, wyciągnąć tą procę w tej świadomości: nie jestem sam, wiem, kim jestem, wiem, kim jest mój Bóg. Nie dam się temu olbrzymowi naśmiewać z niego. Także to, co jest ważne, to jest to, aby pokonać strach i zyskać pewność siebie. Mówimy tutaj o tej zdrowej pewności siebie. Nie chodzi tutaj o pychę, żeby nie mylić tego, bo czasami czytamy te różne poradniki, pojawiają się różnego rodzaju hasła: uwierz w siebie, i czytamy tam różne listy, 7 punktów do osiągnięcia potężnego sukcesu w swoim życiu. Jeśli tylko zrobisz to, to będziesz wspaniały i wszyscy będą Cię uwielbiać i naprawdę Twoje życie będzie cudowne i już nigdy nie będziesz miał żadnych problemów. Aż się zmęczyłem, wypowiadając to wszystko. Ale pewnie my też jesteśmy zmęczeni tego rodzaju radami, poradnikami, które się pojawiają. Ale
pewność siebie, o której tutaj mówimy, wynika z Bożego pojęcia pokory. Boże pojęcie pokory to jest dosłownie stanięcie w prawdzie o sobie samym. To słowo, które występuje w Nowym Testamencie, pokora, to jest stanięcie w prawdzie o sobie samym. A co oznacza stanięcie w prawdzie o sobie samym? Stanięcie w prawdzie, że to, kim jestem, jest w zupełności zależne od mojego Boga. Nie jestem dziełem przypadku, należę do Niego. To, kim jestem, wynika z Bożego planu dla mojego życia. To, jak moje życie wyglądało do tej pory, to jaki mam charakter, temperament, jakie mam obdarowanie. Nic z tego nie jest dziełem przypadku. To wszystko jest zaplanowane przez Boga dla naszego życia. I dlatego musimy pokonać strach i zyskać pewność siebie. Pewność siebie, która właśnie wynika z poznania i stanięcia w tym, kim tak naprawdę jesteśmy. No i tutaj znowu wracamy do pewnej historii, którą już dzisiaj słyszeliśmy. Ale może to jest ważne powtórzenie. Może potrzebujemy to usłyszeć ponownie. Ja wiem, że ja w swoim życiu potrzebuję sobie przypominać tą prawdę. Uczniowie znajdują się na morzu. Jest potężny sztorm, a Jezus śpi. Oni przerażeni wołają: Panie, toniemy! Czy Ty się nie troszczysz o to, że my tu giniemy? A Jezus się budzi ze snu i mówi: dlaczego się boicie, o małowierni? Jeśli przeczytamy ten rozdział, co się działo wcześniej, oni, ci sami uczniowie, kilka chwil wcześniej doświadczali Bożej mocy, Bożego działania na własne oczy. Widzieli Jezusa, który uzdrawia. Widzieli Jezusa, który wygania demony. Widzieli Jezusa, który czyni cuda. Rzeczy niemożliwe działy się na ich oczach. A teraz sami znajdują się w takiej sytuacji, jakby o tym wszystkim zapomnieli. I wołają wręcz w takim oskarżeniu: czy Ty się nie troszczysz o to, że giniemy? A Jezus mówi: dlaczego się boicie, o małowierni? Wstaje i ucisza sztorm. To jest tak, jakby było: giniemy! I nagle cisza. Wyobrażacie to sobie? Potężny sztorm. Oni myślą, że toną, myślą, że umierają. Jezus wstaje, wypowiada słowo i ucisza ten sztorm, tą burzę. Wiecie, wejście z Jezusem do łodzi wcale nie oznacza, że nie zmokniesz. Wręcz przeciwnie. Pan Jezus obiecuje, że Jego naśladowcy w tym świecie będą znosić różnego rodzaju cierpienia i prześladowania. Ale jednocześnie obiecuje, że co? Że będzie z nimi. Że Jego jest moc i chwała. Obiecuje, że daje nam swojego Ducha, który będzie pocieszycielem, który będzie uzdalniał nas do wszystkiego, czego potrzebujemy, aby żyć pełnią życia. Wejście z Jezusem do łodzi wcale nie gwarantuje, że nie zmokniemy. I to, co odróżnia ludzi wierzących, to nie jest to, że nie pojawiają się sztormy w ich życiu, ale jest to, jaka jest nasza perspektywa. Jak sobie z nimi radzimy? Czy skupimy się na tym sztormie i pozwolimy, aby to On zapanował nad naszym życiem? Och, giniemy! Czy raczej z wiarą,
zaufamy, że mamy Boga, który ma moc uciszyć nawet największy sztorm naszego życia. Słyszeliśmy to dzisiaj. Te słowa, nie bój się, pojawiają się w Słowie Bożym 365 razy. Tak jakbyśmy każdego dnia potrzebowali usłyszeć te słowa na nowo. Nie bój się! Kimkolwiek jesteś, cokolwiek robisz, nie bój się! Bóg jest z tobą. Czy jest jakaś sytuacja, która może przerastać Jego możliwości, Jego moc, Jego siłę, Jego potencjał? Nie bój się. On jest z tobą. Nie bój się. Jego moc jest potężniejsza niż ta sytuacja. Nie bój się. On jest blisko, jest tuż przy tobie, jest w tobie. Jeśli Mu zaufasz, to On będzie się manifestował przez ciebie. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Tutaj znajdujemy, wiecie, taką definicję odważnego przywództwa. Coś, co ja bym nazwał odważnym przywództwem. Jeśli uchwycimy się tego, a więc uchwycimy się Jego mocy, nie będziemy się skupiać na swoich własnych ambicjach, swoich własnych planach, swoich własnych możliwościach, ale zaufamy Jego mocy. To jest ten sam Bóg, który na samym początku, jak czytamy w Słowie Bożym, w pierwszej Księdze Mojżeszowym, w pierwszych słowach, Bereshit bara Elohim, na początku Bóg stworzył. I to słowo bara oznacza stworzył coś z niczego. To jest taki Bóg, który ma tak potężną moc, by stworzyć coś z niczego. Czy myślisz, że jest cokolwiek w twoim życiu, co przerasta Jego możliwości? Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz mocy. Po drugie, musisz zaufać Jego miłości. Czytamy o tym w pierwszym liście Jana, jak Bóg definiuje samego siebie. Czytamy, Bóg jest miłością. I co dalej czytamy w pierwszym liście Jana, pamiętacie? Tam, gdzie jest miłość, tam nie ma strachu. Doskonała miłość usuwa strach. To jest to stanięcie w tej tożsamości. Należę do Boga. On mnie kocha. Jego miłość jest bezwarunkowa. Bez względu na to, co zrobiłeś do tej pory, jak wyglądało twoje życie, cokolwiek się wydarzyło. Nie ma takiej rzeczy, która by była w stanie oddzielić ciebie od Jego miłości. I jeśli stajesz w tej tożsamości jako syn, jako córka Boga, to nic i nikt nie jest w stanie ciebie okraść z tego, kim jesteś w Nim. Bo Jego miłość uwalnia. Kiedy my czujemy się kochani, to wtedy jesteśmy gotowi kochać też innych. To wtedy mamy tą świadomość, że nigdy nie jesteśmy sami, tylko mamy Boga, mamy Ojca, który nas kocha, który obejmuje nas swoimi potężnymi ojcowskimi ramionami i mówi, synu, będzie dobrze, dasz radę. Ja to wszystko mam dla ciebie. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie, a On będzie prostować twoje ścieżki. To są Jego obietnice. Kiedy chwytasz się ojcowskiego serca Boga, Jego miłości i tej tożsamości, to uwalnia życie.
I świadomie potrzebujemy codziennie chwytać się tej właśnie perspektywy. I trzecia rzecz, która też z tego wynika, to jest to, że potrzebujemy też trzeźwego myślenia. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, że czasami jako chrześcijanie zapominamy o tym, że Bóg dał nam też dar trzeźwego myślenia. Dar podejmowania decyzji, oceny rzeczywistości. W języku greckim istnieją trzy słowa dotyczące właśnie myślenia, umysłu. Jedno to jest sofia, czyli nasza mądrość, zrozumienie, poznanie. To jest to, kiedy zaczynamy rozumieć Boże rzeczy, kiedy coś do nas dociera, kiedy mamy pewne poznanie, kiedy coś rozumiemy. Drugi wymiar to jest phronesis. To jest tak zwana praktyczna mądrość, a więc zastosowanie tego, co poznałem. A trzeci wymiar to jest synesis, czyli taka ewaluacja życia, takie spojrzenie na to, co z tego wynika. I te trzy elementy wzajemnie się uzupełniają. Więc nie chodzi tylko o to, żebyśmy chodzili i mówili: ja to mam poznanie duchowe, ale Pan do mnie przemówił. Wow, ale to mnie porusza. A później wracamy, idziemy do pracy, wracamy do naszego codziennego życia i to nie ma żadnego wpływu na to, jak żyjemy. Bóg nie daje takiego poznania. Boga nie cieszy tego rodzaju podejście, kiedy my tylko chlubimy się naszą wiedzą czy poznaniem. Jemu zależy na tym, aby przemieniać nasze życie. I właśnie dlatego ten wymiar trzeźwego myślenia, a więc świadomego podejmowania decyzji w naszym życiu, ewaluacji naszego życia, wyznaczania konkretnych celów i przekładania tego, co Bóg do nas mówi, na nasze codzienne życie. To jest mądrość w działaniu. To jest odważne przywództwo. To jest realizowanie wizji, którą Bóg nam wkłada w nasze serca. Kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Uczniowie nie mogą się nadziwić. Jezus wstaje i ucisza tę burzę. Kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? To jest ten sam Bóg, którego my wyznajemy w naszym życiu. Gdzie ty dzisiaj potrzebujesz usłyszeć ten głos? W odważny sposób wejść w taką właśnie perspektywę. I chciałbym to podsumować takimi kilkoma konkretnymi punktami do zastosowania w naszym życiu. Jak być odważnym liderem? Co tak naprawdę jest ważne? Po pierwsze, wiedz, kim jesteś. Wiedz, kim jesteś. Jeśli ty o to nie zadbasz, to jest mnóstwo głosów, które szybko tą pustkę wypełnią, które nadadzą treść twojemu życiu. Wiedz, kim jesteś. Zadaj sobie pytanie, jakie głosy, jakim głosom pozwalasz, aby mówiły tobie o tobie? Jakie głosy dopuszczasz do swojego życia, które mówią tobie o tobie? Kim jesteś? Zastanów się nad tym. Wiedz, kim jesteś. Wiecie, Jezus dokładnie wiedział, kim jest.
W Ewangelii Jana 8:18 czytamy: ja jestem. I dalej mówi: wiem, kim jestem. Czy ty wiesz, kim jesteś? Jeśli chcesz być świadomym liderem, jeśli chcesz mieć wpływ, jeśli chcesz być właśnie człowiekiem Bożego wpływu, to musisz uchwycić się tej perspektywy, kim tak naprawdę jestem. I nie chodzi tu o noszenie jakiejkolwiek maski, ale właśnie o stanięcie w prawdzie o sobie samym. Kim tak naprawdę jestem? Druga rzecz to jest: wiedz, komu się chcesz podobać. Wiedz, komu się chcesz podobać. Wiecie, co jest jednym z najtrudniejszych wyzwań przywództwa? Ludzie. Dlatego, że tak łatwo jest ulec ubudzie przypodobywania się innym. Szukania własnej chwały. Szukania uznania u innych. I wiecie, nie ma nic złego w tym, kiedy jesteśmy chwaleni. To jest bardzo dobre, kiedy ludzie doceniają to, co robimy. To jest piękne i dobre. Natomiast niebezpieczeństwo jest takie, kiedy zaczynamy się tym karmić. Kiedy to staje się tą siłą napędową. Wiecie, byłem w takich miejscach w swoim życiu, kiedy też potrzebowałem z tego pokutować. Kiedy widziałem, że pewne rzeczy w moim życiu wołają o taką uwagę. Kiedy czułem, że to nadaje wartość mojemu życiu. To, kiedy usłyszę dobre słowa, kiedy to staje się taką siłą napędową. I odkryłem, że ale to nie o to chodzi. W Ewangelii Mateusza 3:17 czytamy: ten jest Syn mój umiłowany. Musimy wiedzieć, komu chcemy się podobać. Jezus to wiedział i na tym budował. I dlatego tak ważnym jest to, byśmy i my potrafili w świadomy sposób budować. Trzecia ważna rzecz w byciu odważnym liderem to jest: wiedz, co starasz się osiągnąć. Dokąd zmierzasz? Na czym tobie zależy? Jezus powiedział o sobie w Ewangelii Jana 8:14: wiem, skąd przybyłem i dokąd idę. Czy ty wiesz, skąd przybyłeś i dokąd idziesz? Jakie są twoje cele? Jakie są twoje priorytety? Przywództwo nie polega tylko na teorii, bo w teorii możemy wiele wiedzieć. Przywództwo polega na przekładaniu tego na życie, na mierzalne cele, na to, aby wprowadzać zmiany wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Jakie są twoje priorytety? Jakie są twoje cele? Zastanów się nad takim pytaniem. Takie jedno z pytań, które lubię zadawać ludziom, kiedy indywidualnie rozmawiamy. Gdzie chciałbyś zobaczyć siebie za 5 lat? Gdzie chciałbyś zobaczyć siebie za 5 lat? I niech to pracuje. Zobacz, co z tego wyniknie dla ciebie. I ostatnia taka ważna myśl, która też wynika z całej tej historii, to jest to, że nie jesteś sam. Nigdy nie jesteś sam. Tak jak Dawid mówił, że widział tą perspektywę Boga, tak jak uczniowie doświadczyli obecności Jezusa w czasie tego sztormu i Jego mocy, nigdy nie jesteś sam.
Jeśli to kłamstwo gdzieś przeniknie do ciebie, że jesteś sam, że nie dasz rady i zaczynasz w to stopniowo wierzyć, to to będzie cię okradać z życia i z tej perspektywy. Nie jesteś sam. Twój Bóg jest z tobą. Jezus się przedstawił. Jedno z imion Jezusa to jest Emanuel. Bóg z nami. On jest z nami. On jest tu. On chce prowadzić ciebie i mnie. I w Ewangelii Mateusza 11:27 znajdujemy taką zachętę. Pójdźcie do mnie wszyscy obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Także niech te rzeczy staną się inspiracją też dla każdego z nas, aby wchodzić w to miejsce, do którego powołuje nas Bóg, aby stawać się odważnymi przywódcami